Państwa, witam kolegów i koleżanki. Wychodzimy na ulicę przeciwko cenzurze internetu. 26 stycznia, czyli jutro, planowane jest podpisanie akta. Niezwykle kontrowersyjnej umowy międzynarodowej, która tylnymi drzwiami wprowadza cenzurę internetu. Swój podpis pod nią ma złożyć przedstawiciel polskiego rządu. W polskim internecie trwa bezprecedensowa kampania w obronie wolności słowa. Gromadzimy się również przed urzędami wojewódzkimi, obok urzędów wojewódzkich i w centralnych punktach miast całej Polski. Dziesiątki tysięcy Polaków protestuje przeciwko cenzurze. 5 miesięcy temu Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy pozwalającą na ogłoszenie stanu wyjątkowego lub wojennego w razie cyberataku. Jednocześnie w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy o zgromadzeniach publicznych, która służyć będzie ograniczeniu prawa do organizowania protestów takich właśnie jak ten dzisiejszy. Nowe przepisy, akta, ustawa o stanie wojennym, prace nad ustawą o zgromadzeniach publicznych stwarzają największe po roku 1989 zagrożenie powrotu regularnej cenzury i represji wobec wszystkich sprzeciwiających się polityce rządu. Władze naszego państwa boją się protestów społecznych. Zamiast reformować kraj i dążyć do poprawy sytuacji, przygotowują się do zablokowania swobody wypowiedzi i rozwiązań siłowych. Nie możemy na to pozwolić. Domagajmy się, by rząd całkowicie wycofał się z zamiaru podpisywania akta. Walczymy o internet, ostatni bastion wolnego słowa. Teraz głos zabierze pan Jacek Dobierz. Technika niejasnych ustaw i przepisów jest stosowana nieustannie przez nasz rząd. Najpierw wmawiano nam, że jesteśmy w Unii Europejskiej, choć formalnie Unia nie istniała. Natomiast od 1 grudnia 2009 roku, kiedy jest już rzeczywiście Unia Europejska, w niej jesteśmy, wmawia się nam, że jesteśmy państwem suwerennym. Przepisy akta są niejasne. Można je różnie interpretować. Nie jest to bezpieczne, bo jak to ograniczanie wolności się zacznie, to później będzie trudno zatrzymać. Pod pretekstem ochrony własności intelektualnej próbuje ograniczyć się wolność, wprowadzając chyłkiem cenzurę do internetu. Politycy i biurokraci korzystają z każdego pretekstu, by wejść tam, gdzie ich się nie zaprasza. Raz jest to hazard, raz dopalacze, innym razem dobra intelektualne. Nie dajmy się nabrać na żadne frazesy. Internet jest dobry taki, jaki jest, w przeciwieństwie do naszego państwa. Niech rząd pokaże jakiekolwiek osiągnięcia w naprawie tego, czym się zajmuje, a potem bierze się za inne sprawy. Dlatego my popieramy wszystkie inicjatywy zablokowania ratyfikacji akta przez nasz kraj i sprzeciwiamy się każdej formie ingerencji w swobodę komunikacji między użytkownikami sieci. Precz od internetu. Prosimy teraz o minutę ciszy ku pamięci wolnego internetu. Jak państwo słyszycie, manifestujemy w jednej sprawie, ale wątpię, żeby druga strona minutę ciszy uznała. Także od tej chwili proszę o minutę ciszy, czapki z głów, internetu wolnego od jutra najprawdopodobniej już nie będzie. Dziękuję bardzo. Więc zaczynamy tak jak ostatnio. Wolności słowa! Żądamy wolności słowa! Wolności słowa! Żądamy wolności słowa! Wolności słowa! Żądamy wolności
słowa. Wolności słowa. Żądamy wolności słowa. Kto nie skacze, ten za akta. Hej! Hej! 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 Kto nie skacze, ten za akta. Hej! Proszę Państwa, jest dobrze, ale pamiętajcie, że ulica została, albo od jutra zostanie naszym ostatnim bastionem wolności słowa. Może i jest dobrze, ale nie dla mnie. Także troszkę głośniej. Wolność słowa dla Polaków! Wolność słowa dla Polaków! Wolność słowa dla Polaków! Niestety to jeszcze nie jest to. Wolny internet dla wolnych ludzi! Wolny internet! Dla wolnych ludzi! Wolny internet dla wolnych ludzi! Wolny internet dla wolnych ludzi! Wolny internet dla wolnych ludzi! Precz z cenzurą! Precz z cenzurą! Proszę Państwa, mówiłem dziennikarzom o demokracji. Pytałem się, gdzie w tym momencie jest nasza demokracja. Niech nas usłyszą łodzianie, niech nas zobaczą Polacy. Gdzie jest wasza demokracja? Gdzie jest wasza demokracja? Gdzie jest wasza demokracja? Wolność słowa! Premier z aktą! Niech się schowa! To jest Polska! Wolność słowa! Premier z aktą! Niech się schowa! To jest Polska! Wolność słowa! Premier z aktą! Niech się schowa! To jest Polska! Nawiązując troszkę do starych czasów, jeden z naszych aktywistów internetowych, mówię oczywiście o wydarzeniu na Facebooku, ułożył takie hasło, nie wiem czy każdemu się spodoba, ale mi się osobiście podoba, brzmi ono tak. Nie zamkniecie nam ust, towarzyszu Tusk! 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 I chyba to, co... Póki na razie, które teraz to, co na razie nam najlepiej wychodzi, czyli wolności słowa, żądamy wolności słowa. 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 Przypominam, że cały czas przy agregacie, który tutaj słyszycie za moimi plecami,